Czego uczy mnie list do Rzymian o pokoju z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa? List do Rzymian jest jednym z podstawowych i ważniejszych dokumentów Pisma Świętego. Udziela on odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób człowiek może zostać pojednany z Bogiem. W liście tym znajdujemy trzy ważne prawdy. Po pierwsze, Bóg jest święty i sprawiedliwy. Po drugie, człowiek jest całkowicie zepsutym grzesznikiem. Po trzecie, ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest doskonała. Sposób, w jaki apostoł Paweł pisze, będąc inspirowany przez Ducha Świętego, nie jest we wszystkich szczegółach zbyt łatwy. Jednak opłaca się dokładnie przeczytać ten list i rozmyślać nad nim z modlitwą. Bóg udzieli wtedy każdemu pilnemu czytelnikowi światła i zrozumienia. Niech Jego imię będzie uwielbione. Jeśli chcielibyśmy ten list do Rzymian na spokojnie przestudiować, to musimy zwrócić uwagę na jego strukturę. Najpierw można nazwać pierwszą taką część wprowadzeniem i jeżeli patrzymy w tekst, to jest pierwsze 17 wersetów. Potem jest definiowany problem grzechu. I ten problem grzechu jest opisany od 18 wersetu pierwszego rozdziału do 5 rozdziału około 11 wersetu. Potem jest opisany problem grzechu dziedzicznego. To jest od 5 rozdziału od 12 wersetu do 8 rozdziału do 39 wersetu. Następnie są opisane drogi Boże z ludem Izraela, drogi Boże z Izraelem. I one są pomiędzy 9 rozdziałem 1 werset, a 11 rozdziałem 36 wersetem. A także mamy opisaną odpowiedź wierzącego od 12 rozdziału 1 wersetu do 16 rozdziału 27 wersetu. I to jest dosyć kluczowe, aby na te 5 takich naturalnych kawałków w tym liście spojrzeć całościowo, ale wiedząc o tym, że te zagadnienia są jakby tak zbiorczo w tych 5 punktach potraktowane. Najpierw rzucę okiem na list do Rzymian, 1 rozdział od 1 do 17 wersetu. W tej pierwszej części listu do Rzymian znajdujemy myśli wprowadzające. Po pierwsze, jest przedstawiony nam pisarz, temat oraz odbiorcy i to widzimy w pierwszych 7 wersetach. Następnie jest tak jakby zdefiniowane pragnienie apostoła, aby odwiedzić wierzących w mieście Rzym. I to jest w wersetach od 8 do 15. Następnie jest opis Ewangelii, która jest mocą Bożą i to mamy w jednym wersecie 16. pierwszego rozdziału. Następnie jest zdefiniowana Ewangelia jako ta, która objawia Bożą sprawiedliwość i to jest w wersecie 17 pierwszego rozdziału. Jeśli popatrzymy na pisarza i temat oraz odbiorców tego listu, to on jest opisany, pisarz, temat oraz odbiorcy są opisani w liście do Rzymian od 1 do 7 wersetu. I tenże pisarz, to jest wiadomo, apostoł Paweł. Werset 1. List do Rzymian, rozdział 1, werset 1. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła.
Na początku apostoł Paweł przedstawia siebie jako posłusznego sługę uwielbionego Pana Jezusa Chrystusa. Następnie dodaje, że został powołany na apostoła, co oznacza, że jego poselstwo ma autorytet apostolski. Potem jest przedstawiony temat. I temat jest w wersecie 1 i 2. Wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Apostoł Paweł wskazuje na treść poselstwa, które zawarte jest w tym liście. Jest nim Boża Ewangelia mająca swoje źródło w sercu Boga. Poselstwo to wypłynęło z Jego Bożej, z Jego miłości, łaski Bożej i Bożego miłosierdzia. Już w Starym Testamencie ówcześni prorocy o nim prorokowali. Wersety 3 i 4 tego 1 rozdziału brzmią: o synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Głównym tematem Bożej Ewangelii jest Jego Syn. Cudownym poselstwem, które przedstawia Paweł, jest to, że źródłem tej Ewangelii jest Bóg, a treścią Syn Boży. Syn, urodzony jako człowiek, wypełnia wszystkie obietnice zawarte w Starym Testamencie. Syn jest w jednej osobie odwiecznym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ten fakt wykracza poza ludzkie rozumowanie i spekulacje, lecz dla ludzi głęboko w to wierzących jest powodem do radości i uwielbienia Jego osoby. W swoim życiu był Pan Jezus Chrystus, był On czysty i święty. On był pobożnym lub świętym, jak mówią Dzieje Apostolskie 2:26, Boga. Tak, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Dwudziesty szósty werset nam to mówi. Dzieje Apostolskie 2:26. Przetoż rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, nadto i ciało moje odpocznie w nadziei. Albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle i nie dasz świętemu swemu oglądać skażenia. Czyli widzimy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 26-27 werset. Jakże wzniosły tytuł naszego Pana. Na krzyżu zetknął się z mocą szatana, poszedł w śmierć i zwyciężył. Jego czyste życie i Jego zwycięstwo nad grzechem, szatanem i śmiercią jasno dowodzi, że jest On Synem Bożym, a dowodem na to jest Jego zmartwychwstanie. Powstanie z umarłych dowodzi, że jako człowiek wzbudzi On kiedyś z martwych mocą Bożą wszystkich wierzących. To jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Jest On tutaj przedstawiony jako prawdziwy człowiek i odwieczny Bóg, czysty w swoim życiu i doskonały w swej śmierci. Posłuszeństwo takiemu cudownemu Panu to przywilej. Także jest opisana tutaj służba w wersetach od 5 do 6, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Apostoł
Pisze tutaj o swojej służbie. Jest to łaska, że Bóg użył Pawła w swoim dziele. On był świadomy miłosierdzia Pana Jezusa Chrystusa, który go do tego powołał. Tutaj mamy świadectwo tego w pierwszym liście do Tymoteusza, 1 rozdział, 12-13 werset. I dziękuję temu, który mi dał moc, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, iż mnie za wiernego uznał, przeznaczywszy na posługiwanie. Mnie, który przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i krzywdzicielem, ale miłosierdzia dostąpił, bom to z niewiadomości czynił, w niewierze. 11. Według chwalebnej Ewangelii błogosławionego Boga, która mi jest powierzona. Czyli tutaj widać wyraźnie, że to jest 1 Tymoteusza, 1 rozdział, od 11 do 13 wersetu. Celem posługi apostoła Pawła, celem jego posługi było przyprowadzenie ludzi do posłuszeństwa wiary. To wyrażenie znajdujemy na początku i na końcu tego listu Rzymian, listu do Rzymian. Posłuszeństwo wiary jest głównym chrześcijańskim środkiem, przez który zostajemy przez Boga uratowani i obdarzeni związanymi z tym błogosławieństwami. Są one do naszej codziennej dyspozycji. Wiara w Boże wypowiedzi i odpowiednie postępowanie to jest właśnie posłuszeństwo wiary. W tym fragmencie listu do Rzymian jest ono powiązane z Bożą Ewangelią, a w liście do Rzymian, 16 rozdział, 26 werset, z tajemnicą Chrystusową. Przeczytam list do Rzymian, 16 rozdział, 26 werset. Tutaj jest to bardzo dokładnie pokazane. Lecz teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wierze, czyli do słuchania z wiarą Słowa Bożego. To jest bardzo ważne, żeby to właściwie rozumieć. Ta Ewangelia skierowana jest do wszystkich ludzi. Jej poselstwo dotarło nawet do Rzymu i niektórzy ludzie przyjęli je jako swoje własne. I niektórzy ludzie przyjęli Pana Jezusa Chrystusa. Byli to zarówno Żydzi, jak i ludzie innych narodów, czyli poganie. Jeszcze kwestią omawianą w tych pierwszych 7 wersetach jest kwestia odbiorców listu. Werset 7 mówi: wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym. Apostoł Paweł charakteryzuje teraz wierzących w Rzymie. Tak, w tym miejscu on ich opisuje. Po pierwsze nazywa ich umiłowani. Umiłowani Boga. Zostali oni przeniesieni w cudowny zakres, w cudzysłowiu, słońca Bożej miłości, nacechowanej ciepłem i szczęściem. Taka jest atmosfera chrześcijańskiej społeczności. Po drugie, nazywa ich powołani. Powołani. Powołani święci. Są oni przeniesieni w sferę chrześcijaństwa, a więc są do dyspozycji Boga i przez Chrystusa mają teraz dostęp do Boga. Jest to szczególna godność chrześcijańskiej wiary. Także w 7 wersecie jest powiedziane: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł życzy wierzącym łaski i pokoju od Boga, Ojca
oraz łaski i pokoju od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oddziela on w ten sposób wyraźnie życie chrześcijan od ich służby. W naszym życiu jesteśmy w szczególny sposób dzień w dzień związani z Bogiem Ojcem. Każdemu została powierzona także służba, osobiste zadanie, które łączy nas w szczególny sposób z naszym Panem. W obydwu zakresach apostoł życzy nam łaski, abyśmy żyjąc w tym złym świecie, mogli zarówno w codziennym życiu, jak i w służbie znaleźć właściwą drogę i iść naprzód z pokojem w sercu. No i na koniec z tego Nowego Testamentu list do Rzymian. Sobie przeczytam. Paulus dulos Jesu Christu, kletos apostolos aforismenos eis evangelion heucho pro epengelai geilato diaton propheton autu en graphais hagiais peri tu hiu autu to genomenu ek spermatos David kata sarka tu horisthentos hiu theu en dynamei kata pneuma hagiosynes ex anastaseos nekron Jesu Christu ton tu kryju hemon di hu elabomen harin kai apostolen eis hypakoen pisteos en pasi tois etchnesin hypertu onomatos autu en hois este kai chymeis kletoi Jesu Christu pasi tois usin en Rome agapetois theu kletois hagiois charis chymin kai eirene apot heu patros hemon kai kyriu Jesu Christu. Czyli tak jak czytaliśmy, bez zmian. Następnie chciałbym się zająć wersetami od 8 do 15 z rozdziału 1, gdzie będę mówił o pragnieniu apostoła, aby odwiedzić wierzących w Rzymie.